Thank you. Thank you. ขอบคุณค่ะ Tak, wiem co myślicie. Pojebało mnie już do reszty, ale już wam tłumaczę, dlaczego tak skaczę. Musimy wrócić na Phuket. Przepraszam, za daleko mi się przewinęło. Jestem na Phuket, jest wtorek, godzina 17:19. Od rana edytuję odcinek. Odcinek powinien być w niedzielę. Nie było w niedzielę odcinka, jest wtorek. Dlaczego o tym mówię? Ano mówię o tym dlatego, bo chcę nawiązać do komentarza, który dostałem, który po części łączy się jakby z tym, dlaczego nie ma odcinka, i tutaj jest ten komentarz. Cześć Damian, zaczyna się robić na Twoim kanale mydło i powidło. No to jest tak, nie do końca się z tym zgadzam, ale chcę się ustosunkować do całego komentarza, to jest tylko początek. Uszanuj to, co teraz napiszę, bo to tylko moje zdanie. Uszanowałem. Ale gdy się robi wszystko naraz, to nic z tego nie wyjdzie. No to zobaczymy, co wyjdzie, a co nie wyjdzie. Masz kanał, który był odbierany, że jesteś Filipińczykiem i tak dalej. Teraz jest już dobrze, tak jak powinno. Chyba tak, faktycznie. Zaczynasz się bawić w live, spoko, bo to dalej rozwija kanał. Tak, też tak uważam. Krypto UDR to też jakaś forma rozwijania kanału, ale jak sam wiesz, brakuje Ci czasu na wszystko. Miały być odcinki i live co niedzielę, już się z tym nie wyrabiasz. To prawda, odcinki co niedzielę, no raz dałem dupy, czyli teraz w tą niedzielę nie było odcinka, a to dlatego, że byliśmy właśnie na Koh Phangan i codziennie od wtorku do praktycznie niedzieli rano kręciliśmy pod teledysk ujęcia, dlatego w tym ostatnim ujęciu, które widzieliście, tańczyłem jak debil w tej willi, bo skupialiśmy się bardzo na teledysku tak naprawdę. No live'a zrobiłem w sobotę, bo jakaś tam była godzina na zrobienie i też był Tomek i był temat kryptowalut, także zrobiłem. Kanał, live, krypto i muza. Coś mi się wydaje, że na siłę chcesz się szybko wybić, czytaj, zarobić. Wiesz co? Tak, chcę się wybić i zarobić, nie na siłę. Czy szybko? No wiadomo, im szybciej tym lepiej. Nie będę ukrywał, że chciałbym jak najszybciej się wybić i jak najszybciej, jak najwięcej zarobić. Kto by nie chciał. Do kanału masz jakieś pojęcie o live, nie masz pojęcia, a krypto nie wiesz nic i tu będzie potrzebny Ci kolega Tomek i ta współpraca musi być stała, bo inaczej z krypto nic nie będzie. W 100% się zgadzam i z Tomkiem mam nadzieję, że ta współpraca będzie stała. Na tą chwilę jesteśmy tak dogadani, że tak faktycznie będzie. Następnie muzyka. Rób co lubisz, czy coś z tego wyjdzie, czas zweryfikuje. Jednak patrząc na osoby, które Ci pomagają z wcześniejszych odcinków, nic dobrego to nie wróży. No to jest ta część komentarza, z którą najbardziej się nie zgadzam, bo nie wiem, na jakiej podstawie tak twierdzisz. Filip ma doświadczenie przy i kręceniu teledysków, i pracy jakiejś tam producenckiej, więc tutaj jest osoba, no nie wiem, wiarygodna, że tak powiem. Co do Marcina, też robi muzykę, robi bity, więc też nie do końca wiem, na jakiej podstawie tak twierdzisz, ale okej, takie masz wrażenia, nie będę tego oceniał. Jesteś szczery facet i nie masz pojęcia, jak się cieszyłem, kiedy dostawałeś wpłaty na live i przeliczałeś je na obiady. Również się cieszyłem z tych wpłat i faktycznie przeliczałem je na obiady, bo to jest coś takiego, na co można łatwo przeliczyć i one były na tyle w sumie nieduże, że łatwo je było przeliczyć na obiady. Musisz to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi, bo czasu na wszystko Ci braknie. Pozdrawiam. No i to jest koniec komentarza i faktycznie jest to jakby esencja tego komentarza i esencja tego, co ja w tym momencie potrzebuję zrobić, tak? Czyli tak sobie to wszystko poogarniać i zasetapować, żeby mi na wszystko mniej więcej czasu starczało. i w tą stronę teraz idzie moja energia. I tak, jest muzyka, jest kanał, jest live i pojawiają się kolejne tematy. Nie jestem korporacją, nie jest to od 9 do 5, od poniedziałku do piątku. Staram się robić wszystko najlepiej jak potrafię i połączyć te wszystkie elementy całej układanki, jaką jest Ucieczka do Raju, żebym przede wszystkim ja był zadowolony i żebyście wy jako widzowie również byli zadowoleni. Ale proszę, nie wywierajcie na mnie więcej presji, bo to w niczym nie pomaga. No i tak, nie było odcinka w niedzielę, przepraszam, odcinek kręcimy teraz w sumie, edytowałem go od rana, za chwilę idę dokończyć edycję i ten odcinek będziecie mieli dzisiaj we wtorek. Wszystko się kręci, maszyna pracuje, lecimy dalej. Dziękuję za komentarz, wracamy na Koh Phangan. Wejdziemy do willi i zobaczymy, co robią chłopacy. Wiem, że Filip siedzi tutaj, przed chwilą nagrywali coś z Marcinem na płytę. Cześć wszystkim, witam. Jak tam nagrywka? Owocnie, bardzo do przodu, super. Naprawdę fajne, fajne miejsce do nagrywania i... Nie, no jest fajnie, jest fajnie. Będziemy dalej nagrywać. Na razie takie były próbne rzeczy, ale idzie do przodu wszystko. Energia. Czy ja coś tu nie przestawiłem? Chyba nie. Filip też nagrywa, może nie płytę, ale na razie piosenkę. Robi bity i tak dalej, ale dobra, to jest odcinek o tej willi, więc pokażę wam tą willę. Kurwa, znowu zjeby nie dostanę, kurwa. To jest mój pokój i widok z niego. Tak, a teraz zobaczcie, jaki mam bałagan, zaraz wam pokażę, oczywiście artystyczny nie ma, nie wiem o co chodzi w tym obrazie, bo jest dla mnie brzydki po prostu, już nawet nie powiem, że pojechany, tylko wygląda tak, jakby ktoś go narysował długopis. No i tak wygląda pokój kogoś, kto nie za bardzo ma czas, ani ochotę, żeby się dobrze wypakować, bo są inne ważniejsze rzeczy na głowie. Tutaj dla niewtajemniczonych jest to hajs. Nie jest to oryginalny hajs, jest to tak zwany props, a props to jest coś, co się wykorzystuje w teledyskach jako dodatkowa wartość jakaś tam. A to są sezamki, od których jestem uzależniony. No i łóżko, widok. Tutaj można sobie wyjść na przykład i wskoczyć bezpośrednio do basenu. Nie no, ten widoczek naprawdę robi robotę. Tutaj dosyć dużo jest prac, budują nowe domy, tutaj budują kondominia. W ogóle Tajlandia jest idealnym miejscem pod inwestycje i bardzo dużo nowych inwestycji deweloperskich tutaj powstaje. No i od tej strony dom wygląda tak. Wersje mnie, no bardzo trudne to było po prostu, to nie chodzi, że niemożliwe. Ale słyszałeś, Damian, jak cokolwiek nagrywaliśmy, czy jest ok? Nie, nic nie słyszałem. Okay. No nie, bo chodzi mi o to, że jak coś będzie tu nagrywać, a my na górze, żebyśmy... Szymanko, ja coś robicie już? Tak, przyszedł gospodarz. Szymaneczko. Tak, ja już do live'a jestem przygotowany. A która jest godzina? 17:10. Zobacz, co odkryłem. Znaczy odkryłem, nauczyłem się, taki licznik można sobie wstawić, ale to na YouTubie, że masz odliczanie do początku live'a. Ty kurczę, wyślij mi to zdjęcie, ja pierdzielę, fajne masz to. Właśnie to zdjęcie to mi, ty robiłeś, nie? Ja robiłem. Idę jeszcze na górę i pokażę wam tylko... Jasne. Willa ogólnie ma 4 pokoje, jeden na dole i ja tam mieszkam. O, tu jest taki prześwit. No i 3 na górze. Każdy ma swój pokój, także na bogato. Wejdę do pokoju, w którym stacjonuje Marcin, czyli pan producent. A, okej, łazienka. Niektórzy z was chcą zobaczyć łazienkę. Tak wygląda łazienka. Tak wyglądam ja. Okej, tutaj była sesja nagraniowa. Czekajcie, to słonie. No i widok, no. O co się tutaj rozchodzi? Tak jest. Tutaj też można wyjść. Mhm. Jest tak. No i stąd bezpośrednio można skoczyć do basenu na upartego. Był nawet taki plan, ale zrezygnowałem, gdyż za bardzo mi zależy na niepołamanych kościach. Tam też się coś buduje. Tak, no i to jest taki taras. Góra. Proszę, to jest ten set. Pan producent. Tak? Po kablu idzie. Nie kabluje, słuchaj. Nie kabluje. Nie kabluje. No i wejdę jeszcze. O kurde, ale próbuję. Wejdę jeszcze do pokoju Filipa. Filip? No? Okej, słuchaj, chciałem tylko twój pokój pokazać. Widzę, no super, ekstra. Że masz bardzo fajny, artystyczny nieład, tak samo jak ja. Czy mógłbyś coś o tym powiedzieć? Mam artystyczny nieład, ponieważ troszeczkę wody z klimy naleciało i wszystko musiałem porozrzucać, żeby trochę podeschło. Tak. No i widzę, że wyznajesz również inne, ważniejsze wartości niż sprzątanie. Tak samo jak ja. Jestem totalnym pedantem, jeżeli chodzi o porządek, ale... się widzę właśnie. Ale masz szafkę chociaż. A ja też mam szafkę, ale nie mam półek w tej szafce. No tylko nie, no skrzynie jakieś. Jestem pedantem, ale niestety... No nie, no jest taki mega porządek. No nie, no jest, kurde, w sumie wszystko poukładane w kosteczkę. Elegancko. A spałem przed chwilą, tak? Tak. Także zobaczyliście pokój Tomka, zobaczyliście pokój Filipa. Przepraszam, Tomka, Marcina. Tomka pokoju nie zobaczycie, bo nie wypada gospodarzowi zaglądać do pokoju. Wbrew pozorom jest dosyć dużo ludzi na świecie, dla których 60 000 złotych na miesiąc wynajmu domu to jest tak jak dla innych, na przykład 600 zł. Jak na Phuket, to króla odwiedzisz. No co do Krzysia Króla, to bardzo dużo pytań już było i w komentarzach. No i mam nadzieję, że się zgodzi. Jest git. Damianie, szukam pracy w ciepłych krajach jako nurek. Macie tam jakieś polskie bazy dla nurków na wyspach? Jest bardzo ładnie. Są grupy na Facebooku, na przykład Polacy na Filipinach, tak? Jedna grupa Polacy w Tajlandii, druga grupa Polacy w Indonezji. I takie grupy istnieją, tam trzeba się dodać. Na tych grupach są ludzie, którzy mieszkają na stałe w danym kraju. Na koniec filmu intencjonalnie wrzucam ujęcie z lecącego nad wodą drona, gdyż w dużej mierze właśnie to ujęcie symbolizuje mój obecny stan ducha. Wszystko jest w ruchu, nic nie jest pewne, wszystko jest płynne i ciągle się zmienia. Lecę przez życie na wytworzonym przez siebie metaforycznym latającym dywanie i staram się nawigować zgodnie z tym, co podpowiada mi serce. Najlepsza w tej podróży jest droga sama w sobie i ludzie, których na niej spotykam. Fascynujące jest również to, że przyszłość jako taka jest jedynie koncepcją w mojej głowie i mimo świadomych prób tworzenia własnej rzeczywistości w sposób przewidywalny, tak naprawdę to nie wiem, co kryje się za horyzontem kolejnego dnia. W sumie, jakby na to nie patrzeć, każdy dzień może być tym ostatnim, więc warto żyć tak. Zresztą, sami wiecie, jak macie żyć, co ja wam będę pierdolił.